O liniach pomocniczych już Państwu wspominałem, nawet pokazywałem skrót. Czas pokazać coś więcej na ich temat, więc stworzymy sobie file nowy A4 w pionie. Bez facing, OK. Pozwolę sobie kliknąć ją i tę stronę. I teraz tak, Ctrl R włącza nam linie pomocnicze. Tutaj się nazywają rules, czyli jakby to była forma linijki. Można też się nazywać guides w tym miejscu. Więc jeśli tutaj sobie ustawię na przykład 100 i tutaj dajmy na to 100, to mamy te linie pomocnicze ustawione. Wchodząc w view, wyłączając guides, one znikają, ale nadal są. Więc przypominam o tym, że w Affinity, jeśli coś próbujemy ukryć, w niektórych jego wersjach, typu na przykład w Affinity Photo, jeśli ukryjemy warstwę pod spodem, może dużego wpływu na nią nie mieć, a możemy mieć maksymalny na nią wpływ, bo okaże się, że ona nadal tam jest. Więc staramy się, jak już ukrywamy coś, żeby to po prostu pamiętać o tym. Jeśli chodzi tu o guides, to po prostu one nam nie przeszkadzają, więc to nie jest żadna warstwa, to jest taka opcja do projektowania, która nam pomaga. Natomiast pamiętajmy o tym, że lepiej je po prostu usunąć, jeśli już totalnie nie będą nam potrzebne, chociaż prawdopodobnie po prostu projekt zapisujemy i to zostawiamy. Więc jeśli nam po prostu wzrokowo przeszkadzają, to usuwamy to z tego miejsca Show Guides i tylko żebyśmy ich nie widzieli i to zawsze jest w porządku, bo czym więcej elementów jest wokół na przykład danej części obrazu, tym bardziej nie możemy się na nim skupić. I to nam przeszkadza nawet nie wiedząc o tym, więc tak to właściwie działa. Ok. Jeśli chodzi o tą stronę, to przedstawiona ona jest w milimetrach. Oczywiście można to zmieniać i to jest wszystko zależne od tego, jak dokument stworzymy. Mianowicie wchodząc w new i widzicie Państwo, że ja mam unity milimetry. Ale jeśli damy piksele, to one się zamieniają w piksele. Więc tutaj żadnej takiej filozofii turbo nie ma. Więc dobrze by było sobie ustawić na przykład w centymetrach, dajmy na to. Z tego względu, że tych centymetrów dużo nie ma, jesteśmy w stanie szybko sobie policzyć, gdzie jest na przykład środek. Więc widzimy na przykład, że jest 21,30, ale generalnie to jest 21, bo jest spadek, więc 10,5 się zgadza, zgadza. I wtedy, gdy mamy środek, albo jedna z takich główniejszych części naszej strony, wtedy nam się świeci na zielono. Może też się na czerwono zaświecić, tak jak w tym miejscu, bo jest poziom. I on znalazł poziom, gdzie jest połowa. I w tym momencie mam środek wyznaczony. Skąd to wiem? Po pierwsze przez te linie, po drugie mogę to sprawdzić elipsą, na przykład tworząc ją z tego miejsca, z Shiftem i klikając Ctrl, ona się pojawia w środku. Czy jest w środku? No raczej. Więc generalnie jest to bardzo fajna rzecz, która nam totalnie może uprościć sprawę w naszej pracy i szczególnie z tego się najczęściej korzysta, ponieważ one, te linie pomocnicze są szybkie w tym, co wykonujemy, no i jak już mamy wprawę, to już dużo możemy sobie dopomóc. Ja pozwolę sobie tutaj zmniejszać akurat Shiftem i widzimy, że jak dopasowuje, to mi pokazuje środek, tutaj środek i tutaj środek. Przede wszystkim on wyznacza już środek naszego obiektu, dopasowując do środka całej kartki. Jeśli tego nie chcemy, mogę odklikać snapping, przez co klikając Alt, tworząc wróć. Ctrl J, może będzie łatwiej. Ich po prostu się kilka razy stworzyło tego samego koloru. Teraz nic mi nie dopasuje. W żaden sposób mi nie rzuci. Nie będę wiedział, gdzie ten środek jest. Ale kliknę snapping, nagle wszystko działa. Więc jeśli na przykład mamy snapping, a nie działa nam ta opcja, to musimy sobie włączyć tu, snap to guides. Tak więc snapping tu odgrywa bardzo dużą rolę i tego się po prostu trzymamy. Więc nawet jak tutaj mamy włączony snapping, snap to guides, to on może jeszcze nam łapać elementy co do
naszych linii pomocniczych. Natomiast no generalnie służy to do tego, aby nie działało, więc nawet jak ja to wyłączę, to widzimy, że on gdzieś tam będzie mi chwytał. No jest szansa, że po prostu do tych linii następnych, które bym stworzył, gdzieś tam mi nie będzie łapał. No nieważne. Ważne jest to, że generalnie jeszcze Affinity przechodzi te pewne kwestie techniczne i jak najbardziej to wspieram. Natomiast co chciałem pokazać? To, że wchodząc w Guides Manager i jeśli na przykład bym stworzył w tym momencie kolumny i row, teraz dajmy close, wyłączę sobie te guides i jeśli stworzę sobie rectangle, to też widzimy, że mi dopasowuje, więc idea tego co najmniej jest sprzeczna z tym, że tak jak teraz dam tutaj tak i widzimy, że normalnie już w tym momencie nie chce łapać, więc tak jak mówiłem, on po prostu tak, w tym momencie nie łapie, on po prostu od nowej linii nie chce łapać, więc śmieszne to jest, bo generalnie powinno być założenie, że od razu całkowicie wyłącza, no ale cóż, fakt faktem pamiętajmy o tym, jeśli będzie do jakichś nam łapało, a do któryś nie będzie nam łapało, że właściwie do tych poprzednich jest tam włączony ten snapik jeszcze, on nam go czyta, natomiast następnych już nie. Dobra, chodzi o to, że w Guides Manager mamy nasze linie pomocnicze, którymi możemy tutaj gdzieś się zajmować. Mianowicie mamy na 1485 ustawioną i na 247. Mogę sobie wszystkie je usunąć. Dam close. W tym miejscu jeszcze pozwolę sobie w ogóle to włączyć, żeby nie było. I znów view, Guides Manager. I teraz tak, klikając tutaj dodaj, doda mi jedną horyzontalną. Tutaj doda mi jedną pionową. I one są dodawane po samym środku. Jeśli kliknę jeszcze raz, to w tych samych miejscach mi doda, więc mogę sobie dodać ich tyle. I dajmy na to, tutaj damy 2, 4, 6, 6, 8, 10, 12. No i tu widzimy, jak ta 14 wygląda. Tutaj też dodajmy jedną i 2, 4, 6, 8, 10, 12 i 14. Jest, równo jest. Dobra, no i widzimy, jak to się ma. Ta linia, widzimy, że to jest ostatnia, więc sobie możemy ją usunąć w taki sposób. I tą też możemy usunąć, żeby tutaj gdzieś tam połowy sobie dochodziło. Teraz, mając stworzone takie linie, oczywiście możemy co do nich po prostu dobierać pewne elementy, typu właściwie te nasze kwadraciki, czy je chcemy, czy nie. Można je tutaj wrzucać i bardzo fajne jest to, że te linie są po prostu takie elastyczne, czyli właściwie możemy ciągle je dodawać i ciągle może być ich bardzo duża ilość. I tak naprawdę ten Guides Manager nie dość, że służy nam do tych kolumn, tak jak już wcześniej mówiłem, że te kolumny dodajemy, to dla upewnienia się możemy sobie dodawać te linie pomocnicze, aby mieć pewność, że faktycznie nie wyjdziemy poza tą linię, bo nie zawsze program tego dopilnuje. Zresztą też Państwo to widzieliście, że mi też udało się wyjść poza tą kolumnę bez większego problemu. Dlatego też linie pomocnicze do wielu rzeczy służą. I jeśli już mamy na tyle opanowanie, to możemy nawet stosować system projektowania już po prostu przez linię, nie przez te dodatki typu zjeżdżamy linią tu, tutaj już dajemy nagłówek, tutaj na przykład sobie dajemy na tyle na przykład oddzielenie tekstu i znów tutaj na przykład niżej tekst czy coś takiego, więc jeśli czujemy się na tyle na siłach w projektowaniu, jesteśmy na tyle mocni, możemy, natomiast ja osobiście bym preferował jeszcze stosować te kolumny i te rozdzielenia, przy których możemy sobie tu pomóc. Ale przede wszystkim linie pomocnicze bardzo pomagają nam w tym, że dajmy na to, mamy tekst, szczególnie artistic tekst. Dajmy coś losowego i może wyłączę snapping i mam wyłączony ten guides.
Przez co tutaj, jak nawet dobra, włączając to, mamy guides. Czy on nam dopasuje? Dopasuje. Ale gdybyśmy nie mieli tych linii, to byśmy nie wiedzieli, że czy to jest prosto, czy nie. Ja często gesty sobie pomagam liniami pomocniczymi, żeby sobie sprawdzić, czy w tekst, czy jakiś tam obiekt nie wychodzi poza pewną przestrzeń, bo nie zawsze nam te linie właściwie te takie pomocnicze, tylko te czerwone, które określają nam odległości, pokazują to, czy to jest równe, czy nie. Co prawda starają się pomóc, ale na przykład jak mamy grafikę wektorową i zestawiając drugą obok siebie gdzieś tam, albo rastrową, to gdzieś tam te piksele albo te milimetry po prostu są różnice, więc przez linie pomocnicze można sobie bardzo łatwo to sprawdzić, obadać i po prostu to dużo, dużo pomaga. A to tylko jest na przykład, nie wiem, 2-4 kliknięcia i szybciutko można sobie to tutaj właściwie ustawić. Poza tym na przykład dając tak, możemy szybko uprojektować na przykład tekst, który byłby akurat idealnie pasujący się w te przestrzenie, które są tu zaznaczone. Rzecz jasna, Ctrl Z też działa dla linii pomocniczych tutaj w Affinity. W Photoshopie na linie pomocnicze nie działa Ctrl Z. Tutaj on to traktuje jak nasz ruch, który wykonaliśmy i na który on też może zareagować, więc Ctrl Z jest to, pamiętamy, że cofnięcie, które występuje normalnie w historii i normalnie też Ctrl Z funkcjonuje na linie pomocnicze. Więc to właściwie tyle. Jeśli nas interesuje Snapping Manager, zawsze możemy go znaleźć w tym miejscu i te ustawienia zrobić. Oczywiście też poświęcę poradnik na Snapping. Natomiast Guides Manager oraz Show Guides nas tutaj interesuje. A jeśli chcemy ręcznie włączać linie pomocnicze, to się znajduje tu Show Rules, Ctrl plus R. Więc tak to się prezentuje.